Oh shit! Siemanko, jestem Irokami i witam was serdecznie na moim kanale, w którym opowiemy sobie dzisiaj na pytanie, dlaczego New World wywołał na premierę takie poruszenie wśród graczy, co spowodowało taki hype i jakimi grami inspirowali się twórcy. Czasem trochę za bardzo. Przypominam o subiku, o lajku i komentarzu, a teraz lecimy. Zanim zaczniemy, to pragnę podziękować wszystkim subskrybentom. Właśnie wyświetla się lista moich ostatnich subików, także jeżeli chcecie dołączyć do tej listy, to let's go, przyciśnijcie ten czerwony guziczek. Mroczny klimat gry, który doświadczamy raz za razem, zbliżając się do miejsc dotkniętym skażeniem, broniąc fortów przed inwazjami czy biorąc udział w ekspedycjach, połączeniem z inspiracją średniowieczną i elementami dark fantasy, przywodzi nam na myśl surowy i mroczny świat serii Dark Souls, a właściwie to wszystkich gier soulsopodobnych od studia From Software. Podobieństw można znaleźć masę, przez projekty postaci, niektórych mroczniejszych lokacji, monstrów, z którymi musimy się zmierzyć, czy nawet wyglądów broni czy zbroi. Wystarczy przebiec się przez jakiekolwiek miasto, by zobaczyć zakutych w pancerze graczy, którzy wyglądają, jakby zostali dosłownie żywcem wyjęci ze świata Soulsów. Jeszcze przed premierą gry, gdy dopiero pojawiały się pierwsze materiały, pierwsze wzmianki, można było odnieść wrażenie, że New World to taki Dark Souls, ale osadzony w świecie MMO, czyli coś, na co wielu fanów czeka do tej pory. Największym jednak elementem, który działał na wyobraźnię zahajpowanych graczy, był system walki. Twórcy odeszli od sztampowego klikania guzików znanego z gier MMO typu jakiś WoW czy inny Guild Wars, a postanowili na zręczność, wyczucie i doświadczenie znane właśnie z Souls-like'ów. Aby odnieść zwycięstwo, musimy się tutaj bardziej postarać, bo idealne zgranie uników, bloku i ataku jest kluczem do zwycięstwa, zupełnie jak w Souls-like'ach. Jednak mimo wszystko walka, choć podobna, to wiele jej brakuje, do osłabionych starć z wielkimi bossami, w której co chwilę widzimy napis You. Chociaż twórcy New Worlda nie zamierzają się podawać, bo w ostatnich patchach podnieśli dość zauważalnie siłę naszych oponentów. Kolejnymi grami, którymi inspirowali się nasi drodzy deweloperzy z oceanu, były to standardowe gry MMORPG. Wzięto z nich po kawałeczku i uszyto nową całość. Niekoniecznie doskonałą, bo w kilku aspektach póki co mocno odstającą od innych. I tak na razie w New Worldzie skupiono się bardzo mocno na aspekcie PvP, a PvE jest w dość słabej kondycji. Oprócz tego mamy dość nudne questy, oparte o powtarzalne schematy, typu przynieś, podaj, pozamiataj, ale z fajnym lore i bardzo przyjemnym i klimatycznym eksplorowaniem świata. Również mamy satysfakcjonujący crafting i opcjonalne walki po włączeniu trybu PvP. Swoją drogą, słyszeliście gdzieś takie hasełko: jesteś czym, co nosisz? Nie? To wam podpowiem. Tym hasełkiem swego czasu reklamowała się gra Albion Online, z którym New World ma bardzo, bardzo dużo wspólnego. Tak jak w Albionie, występuje tu system bezklasowości i to, co nosimy, determinuje nasz styl gry. Chcę być magiem w płytowej zbroi? No problemo. Chcę być barbarzyńcą w lekkim pancerzu i wielkim toporem? Również spoko. System frakcyjny również wydaje się być dość mocno zainspirowany, gdyż w takim Albionie znajdziemy przejmowanie posterunków, a nawet regionów, czy też rangi frakcji, które dają nam sporo korzyści. Brzmi znajomo, prawda? Oprócz tego twórcy Amazonu w pewnej iteracji gry planowali wprowadzić pełne PvP z wypadaniem itemów z plecaka, zupełnie jak w Tibi i właśnie w Albionie. Chociaż tam strata ekwipunku była możliwa tylko w niektórych strefach, zrezygnowano jednak z tego, gdyż podczas testów grupa wysokolevelowych postaci nagminnie utrudniała życie nowym graczom, przez co po prostu odechciewało się grać. Jednak co ważne, bitwy o terytoria pozostały, choć zostały tutaj nieco trochę bardziej uporządkowane. Również crafting i zbieractwo wydają się być dość podobne. W obu grach uświadczymy odpowiednie rzeczy do profesji, jak na przykład odpowiednie siekiery do wyrąbu czy noże do skórowania, a także całe zestawy ubrań dające specjalne bonusy do craftingu, jak na przykład niesławny ostatnio zestaw do żniw, który został nieszczęśliwie usunięty z New Worlda,
ale udało się już go przywrócić. Uff. I tak w obu grach, na przykład robiąc jakieś niskopoziomowe drzewa, jest szansa, że wypadnie nam epicki materiał. Dodatkowo w Albionie, jak i w New Worldzie pojawiają się klasy materiałów mówiące o ich rzadkości oraz trudności wydobycia, gdzie na daną klasę materiału potrzebny jest odpowiedni sprzęt. Pojawia się tutaj również motyw podatku. I tak w Albionie płaciliśmy na przykład podatek za crafting, ale tylko ci, którzy wykupili specjalne miejsce na swoją działalność. I ostatnim podobieństwem, który już w zasadzie nie ma racji bytu w New Worldzie, jest system Factory, który był oddzielny dla każdego miasta. Jak wiemy, w ostatnich patchach to się zmieniło i teraz mamy połączony system handlu. Idąc dalej, jak wiecie albo nie wiecie, na samym początku New World miał być zupełnie inną grą. Jak widzicie teraz na ekranie, to pomimo wielu podobieństw, dzieło Amazonu miało być bardziej grą survivalową niż MMO. Przypomina mi to nieco Rust. Oprócz rzeczy, które wymieniłem wcześniej, czyli soulsowego klimatu, open world PvP, mieliśmy również mocny tryb przetrwania, gdzie musieliśmy się bardzo postarać, aby przetrwać, dbając o nasz poziom na jedzenia czy picia, a nawet budując miasta tam, gdzie się nam żywnie podobało. Po testach jednak odkryto, że budowle były niezbyt okazałe, i to jest dość delikatne słowo, bo były dość nawet dziwnie zbudowane, ale jednak spełniały swoje funkcje. Jak na przykład był mur zbudowany z kilku warstw, a pomiędzy nimi biegające niedźwiedzie dla dodatkowej ochrony. Najważniejszym elementem był jednak fakt, że gracze z własnej woli próbowali podbijać wrogie forty, czyli dość podobnie do systemu, który znamy dzisiaj. Jednak pomysł ten nieco zmieniono, gdyż powodował on ogromny próg wejścia nowym graczom, którzy nie mieli możliwości, aby w dość krótkim czasie dogonić zaawansowany gracz. Jednak po survivalu zostało nam już tylko jedynie zbieractwo, crafting, no i stawianie obozowisk. Jak widzicie, New World przeszedł dość długą drogę, próbując określić się, jaką grą chce być, a to co znamy, to tak naprawdę funkcjonuje od pierwszych bet. Wszystkie elementy jednak sprawiają, że gra ma dość duży potencjał i szczerze jej kibicuję, bo to jest pierwsze nieazjatyckie MMO, które poszło na tak dużą skalę. Przypominam o subiku, o lajkach i komentarzach. Zapraszam również na inne moje materiały i streamy, które będą niebawem. Mam nieco pomysłów, jak trochę rozbudzić ten kanał, także stay tuned, ubierajcie się cieplutko i bye-o. Czekam.